witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej obudowie Modecom Oberon. Jak widać, dostępne są dwa kolory, biały i czarny. Panel na froncie obudowy wykonany jest z plastiku, a po jego bokach znajduje się siatka typu mesh, pełniąca oczywiście rolę otworów wentylacyjnych. Sama siatka posiada filtry gąbkowe, których zadaniem jest ochrona przeciwkurzowa. Na przodzie mamy możliwość montażu do dwóch urządzeń 5,25 cala, jak i również wentylatorów 2x120 lub 2x140 mm, jak i również kulerów IO do 280 mm maksymalnie. Niestety sama konstrukcja na przodzie obudowy nie jest zbyt stabilna i dość łatwo się wygina, co może powodować drgania po zamontowaniu opcjonalnych wentylatorów. Co do panelu wyjść, to tutaj Modecom się postarał i zastosował wstawkę ze szczotkowanego aluminium, co bardzo estetycznie wygląda. Na panelu znajdziemy 2 razy USB 3.0, 2 razy USB 2.0, porty audio, przycisk reset, diodę aktywności dysku twardego, jak i przycisk power z diodą. Panel boczny Oberona wyposażony jest w okno plexi, które pozwoli nam na wyeksponowanie wnętrza naszego komputera. Z tyłu widzimy zamontowany już fabrycznie wentylator 120 mm, który dodatkowo możemy przesuwać w pionie. 7 slotów rozszerzeń, których zaślepki są wyłamywane poza jedną, tą pierwszą. Zasilacz standardowo montowany jest na spodzie obudowy, jest on rzecz jasna ofiltrowany, natomiast dostęp do filtra mamy dopiero po przechylnie obudowy na bok. Sam demontaż i montaż filtra niestety nie należy do najłatwiejszych. Panel górny obudowy wykonany jest z metalu, co usztywnia całą konstrukcję. Posiada on również wycięcia wentylacyjne zabezpieczone filtrem siateczkowym na magnes, a na topie zamontować możemy opcjonalnie dwa wentylatory 120 mm. Nie ma tutaj niestety wsparcia dla kulerów IO. Wnętrze obudowy pomalowane jest na czarno, co ładnie kontrastuje z kolorem białym na zewnątrz. Modecom Oberon to konstrukcja dwukomorowa. Na pokrywie dolnej komory znajdziemy m.in. wycięcia do przeprowadzenia kabli, które podłączamy pod płytę główną, i jak również wycięcie umożliwiające montaż kulerów IO o maksymalnym profilu 62 mm, pod warunkiem, że wentylatory montujemy między panelem a konstrukcją obudowy. Co do zarządzania kablami, to miejsca mamy całkiem sporo, bo około 2 cm. Tacka płyty głównej posiada również spore wycięcie do zmiany kulera na procesorze bez konieczności wyjmowania płyty głównej z obudowy. Nie zapomniano również o wycięciu na kabel EPS, natomiast ten proponuje przeciągnąć przed montażem płyty głównej w obudowie. Znajdziemy również tutaj sporo wypustek do pasek samozaciskowych, jak i pomyślano o użytkownikach dysków SSD, mianowicie na tyle tacy płyty głównej znajdziemy aż 3 dedykowane miejsca do ich montażu. Rzecz jasna, jest również klatka na dyski HDD, możemy zamontować do dwóch dysków talerzowych. A tak wygląda przykładowe ułożenie kabli z tyłu obudowy. Obudowa pomimo niewielkich rozmiarów pomieścić potrafi dość wysokie kulery na procesor do 159 mm, a długość kart graficznych, jakie Wam wejdą do obudowy, to 395 mm. Warto dodać również, że karty rozszerzeń przykręcamy od zewnątrz, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Wykonałem kilka testów, aby sprawdzić temperatury na procesorze i karcie graficznej. Procesor to 3930K bez OC, chłodzony Grandisem 2. Temperatura, jak widać, w granicach 60 stopni Celsjusza. Na karcie RX460 Sapphire Nitro podczas benchmarka w Valley osiągnąłem 75 stopni Celsjusza. Dodam, że testy przeprowadzone były tylko z jednym wentylatorem zamontowanym na tyle obudowy, podłączonym pod 12 V. Także wyniki nie są złe, ale przydałby się co najmniej jeden wentylator do poprawy przepływu powietrza w obudowie. Moi drodzy, czas na kilka słów podsumowania. Co do wyglądu obudowy, sami musicie ocenić, czy obudowa Wam się podoba, czy też nie. Kwestia gustu. Dla mnie jest ok, bo jest wygląd bardzo stonowany. Również plus za to, że mamy tą wstawkę aluminiową, szczotkowaną aluminium na panelu wyjść. Naprawdę fajnie to wygląda. Panel plexi. Możecie wyeksponować wszystkie podzespoły Waszego komputera. Również sporo miejsca na kable, około 2 cm, także z tym problemu nie będzie. I plus za to, że mamy naprawdę sporą ilość wypustek do opasek samozaciskowych, aby te kable tam przytwierdzić i poukładać. Konstrukcja dwukomorowa, co jest również plusem. W dzisiejszych czasach tak naprawdę jest to już prawie że standardem. Mamy wsparcie dla chłodzeń IO na froncie obudowy.
chłodnice do 280 mm Wam się zmieszczą, czyli 120, 140, 240, 280. Zmieszczą Wam się w obudowie również wysokie chłodzenia na procesor do 159 mm. Widzieliście, że Grandis 2 bez problemu się mieścił. I długie karty graficzne nawet do 39,5 cm, pod warunkiem, że wentylatory w obudowie mocujecie między panelem tym plastikowym, a konstrukcją obudowy. Co do wentylatorów, to moim zdaniem powinny być co najmniej dwa, zwłaszcza biorąc pod uwagę cenę tych obudów. Wersja czarna 149 zł, wersja biała 169, także minimum dwa wentylatory w tej cenie powinny być. I tak naprawdę cena moim zdaniem powinna troszeczkę być niżej ustawiona. To jest oczywiście moje odczucie, moje zdanie, ale piszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Co do minusów, to sama konstrukcja, widzieliście na froncie, nie jest zbyt stabilna. Ta blacha jest bardzo cienka, łatwo się wygina. To moim zdaniem powinno być koniecznie poprawione. Również niezbyt łatwo demontuje się i zakłada ten filtr na zasilaczu. Ja wiem, że tę obudowę trzeba przechylić na bok i to nie jest żadnym zaskoczeniem, bo w tym przedziale cenowym jest to norma, że te filtry właśnie są siateczkowe i nie mamy żadnej szyny takiej prowadnicy na tych filtrach. Aczkolwiek mówię, dość ciężko to się demontuje. Co do filtrowania w ogóle, to na przodzie mamy tutaj małe filtry gąbkowe na tej wstawce z siatki typu mesh. Niestety nie będzie to łatwe do wyczyszczenia. A druga sprawa, że na samym froncie, na spodzie mamy wycięcie do zdejmowania panelu przedniego. Jest ono otwarte, także tak czy inaczej ten kurz do środka obudowy będzie się przedostawał, także front obudowy nie jest dobrze zabezpieczony. Góra, nie mam uwag, filtr siateczkowy na magnes, tutaj jak najbardziej wszystko jest w porządku. Także tyle chyba, co chciałem powiedzieć na temat tej obudowy. Linki do obudowy i białej, i czarnej znajdziecie w opisie tego filmiku, tam Was odsyłam. Jak zwykle poproszę Was o łapy w górę, jak Wam się film podobał. Ja Wam bardzo dziękuję jeszcze raz za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam Was również na stronkę g2a.com, gdzie można m.in. kupować, sprzedawać gry. Z kodem, który widzicie na ekranie, macie 3% cashbacku. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.